Oczywiście mój apel pozostaje jak najbardziej aktualny. Nie bądźcie biernymi widzami. Subskrybujcie. Prawdą jest, że wystrzeliłem sześć kul w głowę mego najlepszego przyjaciela, ale mam nadzieję wyjaśnić tym wyznaniem, że nie jestem jego mordercą. Początkowo zostaną uznany za szaleńca bardziej obłąkanego niżli człowiek którego zastrzeliłem w celi zakładu psychiatrycznego Warkam. Później niektórzy z mych czytelników rozważą niewątpliwie treść mego oświadczenia, powiążą je ze znanymi faktami i zadadzą sami sobie pytanie, czy mogliby żywić inne niż ja przekonanie, po tym jak stanąłem oko w oko z jawnym dowodem tego niewyobrażalnego koszmaru. Z czymś na progu? Do tej pory ja również miałem wrażenie, iż zdarzenia, w których uczestniczę, są wytworem czystego szaleństwa. Nawet teraz zapytuję siebie, czy nie zostałem w jakiś sposób omamiony, lub być może postradałem zmysły. Nie wiem, jak to tłumaczyć, lecz są inni, którzy mogą opowiedzieć dziwne historie o Edwardzie i Asena w Derbich. I nawet stojący twardo na ziemi stróże prawa głowią się nad wyjaśnieniem tej ostatniej, przerażającej wizyty. Starali się, co prawda, sklecić dość niespójną teorię o upiornym żarcie lub ostrzeżeniu ze strony zwolnionej z pracy służby, jednak wszyscy oni w głębi serca czują, że prawda jest nieskończenie bardziej przerażająca i niewiarygodna. Powiadam przeto, że nie zamordowałem Edwarda Derbiego. Rzekłbym raczej, iż go pomściłem, a czyniąc to uwolniłem ziemię od koszmaru, który pozostawiony przy życiu mógłby przynieść całej ludzkości niewyobrażalne zło, grozę i cierpienia. Blisko naszych ścieżek codziennych czyhają czarne spłachcie cienia i od czasu do czasu jakaś zabłąkana dusza wyrywa się z nich na wolność. Gdy do tego dochodzi... Człowiek tego świadomy musi działać i reagować, nie patrząc na konsekwencje swych czynów. Znałem Edwarda Pickmana Derbiego przez całe jego życie. Mimo iż młodszy o 8 lat, był przedwcześnie rozwinięty do tego stopnia, że mieliśmy ze sobą wiele wspólnego. Mimo iż on był 8 -latkiem, a ja 16-latkiem, był najbardziej fenomenalnym uczniem, jakiego znałem, a mając 7 lat wisywał strofy tak posępne, fantastyczne i mroczne, że zdumiewało one grono otaczających go nauczycieli. Może z owym przedwczesnym rozkwitem miał coś wspólnego fakt, iż trzymał się na uboczu niczym odludek, a lekcje udzielali mu prywatni autorzy. Był jedynakiem, do tego chorowitym, co kompletnie zdumiało i zaskoczyło jego rodziców, a także spowodowało, iż trzymali go krótko. Nigdy nie pozwalali mu wychodzić bez pielęgniarki, rzadko też zdarzało się, by Edward bawił się swobodnie z innymi dziećmi. Bez wątpienia dzięki temu chłopiec zaczął żyć innym, wewnętrznym życiem, gdzie wyobraźnia stanowiła dla niej jedyną drogę ku wolności. Tak czy inaczej, młodzieniec ów był cudownym dzieckiem obdarzonym osobliwymi talentami, a jego wczesne teksty zafascynowały mnie, mimo znacznej różnicy wieku. W tym mniej więcej czasie zacząłem interesować się sztuką nieco groteskowej natury i odkryłem w tym chłopcu prawdziwie bratnią duszę. Tym, co leżało poza łączącym nas zamiłowaniem do cieni i cudowności było bez wątpienia prastare, gnijące i z lekka przerażające miasto, w którym mieszkaliśmy. Przesycone aurą dawnych mrocznych czasów, polowań na czarownice i posępnych legend Arkam, którego umieszczone jeden przy drugim obwisłe dwuspadowe dachy i murszejące georgiańskie balustrady pamiętały zamorskie stulecia, przycupnięte nad brzegami mrocznie szemrzącego miska toniku. Czas płynął, zainteresowałem się architekturą i zarzuciłem pomysł sporządzenia ilustracji do zbiorku demonicznych wierszy Edwarda. Przyjaźń nasza wciąż trwała niewzruszona. Geniusz młodego Derbiego rozwinął się znacznie i w osiemnastym roku jego życia zbiór mrocznej, pełnej grozy poezji pod tytułem Azatoth i inne koszmary wywołał na rynku niemałą sensację. Edward korespondował regularnie z bodelarowskim poetą Justinem Joffrejem, autorem ludu monolitu, który zmarł wrzeszcząc przeraźliwie w zakładzie dla obłąkanych w 1926 roku, po wizycie w pewnej mrocznej, ogarniętej złosłową wiosce na Węgrzech. Jeżeli jednak chodziło o pewność siebie i sprawy natury praktycznej, Derby był w dużym stopniu opóźniony, głównie dlatego, że prowadził życie od ludka. Jego zdrowie znacznie się poprawiło, ale nadopiekuńczość rodziców zrodziła w nim nawyk do zależności od innych ludzi, to też nigdzie nie podróżował samotnie, nie podejmował decyzji ani nie brał na siebie za nic odpowiedzialności. Bardzo szybko okazało się, że nie nadawał się do pracy w biznesie czy z zażartych walk na arenie zawodowej. Niemniej dysponował pokaźną rodzinną fortuną, to też nie było to dla niego wielką tragedią. Osiągnąwszy wiek męski, wciąż oczarowywał zwodniczym, chłopięcym wdziękiem. Blond włosy i niebiesko oki miał zdrową, gładką, dziewiczą cerę. Mimo wysiłków zaś, aby zapuścić wąsy, nie mógł poszczycić się bujnym zarostem. Jego głos był pełen miękkości i łagodności, a życie pozbawione ćwiczeń sprawiło, że miast mężnej, młodzieńczej sylwetki, wydawał się niemal dziecięco pulchny i delikatny. Był słusznego wzrostu, a przystojne oblicze pozwoliłoby mu zapewne zyskać opinię bawidamka. Gdyby nie jego nieśmiałość, zamiłowanie do samotności i natura mola książkowego. Rodzice Derbiego zabierali go każdego lata za granicę, to też szybko zaznajomił się on z europejskimi sposobami myślenia i wyrazu. Jego talenty, dorównujące niemal poemu, kierowały go coraz bardziej ku dekadencji i innym rodzajom artystycznej wrażliwości oraz tęsknot, które zaczynały się budzić w jego wnętrzu. W owych dniach sporo rozmawialiśmy. Skończyłem Harvard, studiowałem architekturę w Bostonie. Ożeniłem się i w końcu wróciłem do Arkham, by praktykować w swoim zawodzie i osiąść w mojej rodzinnej posesji przy Saltonal Street, skąd ojciec mój ze względów zdrowotnych przeprowadził się na Florydę. Edward dzwonił prawie co wieczór, aż w końcu zacząłem uważać go za domownika. Miał charakterystyczny sposób dzwonienia dzwonkiem lub stukania kołatką, który rychło stał się jego sygnałem. I zwykle po kolacji nasłuchiwałem trzech szybkich uderzeń, po których następowały dwa wolniejsze i cisza. Teraz rzadko odwiedzałem go w jego domu, aczkolwiek zawsze z zazdrością patrzyłem na opasłe, tajemnicze woluminy, należące do jego wciąż powiększającego się księgozbioru. Derby skończył studia na Uniwersytecie Miskatonic w gdyż rodzice nie pozwolili mu opuścić miasta i uczyć się gdzie indziej. Zaczął mając 16 lat i po trzech latach zdobył magisterium z angielskiego i literatury francuskiej oraz szczycił się najwyższymi ocenami z wyjątkiem matematyki i nauk ścisłych. Nie zaprzyjaźnił się zbytnio z innymi studentami, aczkolwiek z zazdrością popatrywał na tych śmielszych, o artystycznych duszach, których napuszony przemądrzały język, i bezsensowną, ironiczną pozę nieodparcie wyszydzał, gdyż brakowało mu odwagi, by samemu spróbować tego zakazanego owocu. Stał się tymczasem niemal fanatycznym miłośnikiem mrocznej. Magicznej spuścizny, z której słynęła i po dziś dzień słynie biblioteka uczelni. Zawsze żyjący w domenie osobliwości i fantazji, Edward poświęcił się teraz studiowaniu prastarych runów i zagadek pozostawionych przez przodków z zamierzchłych, pełnych magii czasów dla potomnych, by mogli czerpać z ich nierzadko zagadkowych treści radość, zadziwienie i naukę. Przeczytał takie dzieła jak przerażająca Księga Ejbionu, u nas przeszli Henkulten von Jutza i zakazany nekronomikon szalonego araba Abdullah al-Hazreda, choć nie wspomniał rodzicom, że miał z nimi do czynienia. Edward skończył 20 lat, kiedy przyszedł na świat mój syn, jedyny potomek. I chyba bardzo się ucieszył, gdy nazwałem go na jego cześć: Edward Derby Upton. W wieku 25 lat Edward Derby był geniuszem nauki oraz dość znanym poetą i fantastą, aczkolwiek niechęć do brania na siebie odpowiedzialności i do kontaktów z ludźmi spowolniły nieco jego pisarski rozwój, sprawiając, że tworzone przez niego dzieła były coraz bardziej osobliwe i osobiste. Byłem chyba jego najbliższym przyjacielem i uważałem go za niewyczerpaną kopalnię ważkich tematów natury teoretycznej. Niemniej zwrócił się on do mnie z prośbą o poradę w sprawach, którymi nie chciał dzielić się z rodzicami. Pozostał samotnikiem bardziej przez swoją nieśmiałość, inercję i nadopiekuńczość rodziców niż z zamiłowania, a w towarzystwie bywał tylko od wielkiego dzwonu. Gdy wybuchła wojna, z uwagi na słabe zdrowie i wrodzoną bojaźliwość, pozostał w domu. Co do mnie, wybrałem się do Placburga, by się zaciągnąć, lecz na front ostatecznie nie trafiłem. I tak mijały lata. Gdy miał lat 34, umarła mu matka. Po tej tragedii, Edward długo nie był w stanie dojść do siebie trawiony zagadkową, psychologiczną chorobą. Ojciec zabrał go jednak do Europy i tam przyjaciel mój doszedł do siebie na tyle, że po jego przypadłości nie pozostał żaden widoczny ślad. Później zaczął przejawiać on jakąś osobliwą, nieco groteskową wesołość, jakby zdołał zerwać bliżej nieokreślone więzy. Zaczął spotykać się z pewnymi studentkami z wyższych roczników i był obecny przy ich kilku niechlubnych, żeby nie rzec, plugawych wyczynach. W jednym przypadku zaś zmuszony był zapłacić sporą sumkę, nawiasem mówiąc pożyczoną ode mnie, gdyż szantażowano go, iż jego ojciec dowie się o dziwacznych zainteresowaniach ukochanego potomka. Niektóre z plotek, związanych z grupą studentów uczelni miskatonik, były zaiste niewiarygodne. Mówiono nawet o czarnej magii i wydarzeniach wykraczających poza zdolności ludzkiego pojmowania. Koniec części pierwszej Edward miał 38 lat, kiedy spotkał Asana Wade. Miała wtedy, jak oceniłem, 23 lata i uczęszczała na zajęcia specjalne z metafizyki średniowiecznej na Uniwersytecie Miskatonik. Córka mego przyjaciela spotkała ją wcześniej hali school w Kingsport i z uwagi na podejrzaną reputację starała się jej unikać. Asenaf była śniada, drobna i bardzo ładna. Z wyjątkiem nieco zbyt wyłupiastych oczu, niemniej coś w jej zachowaniu i wyglądzie wzbudzało osobliwe odczucia u bardziej wrażliwych ludzi natomiast ci zwyczajni unikali jej z uwagi na jej pochodzenie i plotki z nią związane. Pochodziła z waitów z Insmaów, a przez wiele pokoleń zebrało się całe mnóstwo mrocznych legend związanych z nawpół opuszczonym podupadającym upadającym Innsmouth i jego mieszkańcami. Opowieści mówią o upiornych paktach zawieranych w połowie XIX stulecia oraz o dziwnym i niecałkiem ludzkim pierwiastku pradawnych rodzin, Zamieszkujących ów zapuszczony port rybacki, historie, które mogli wymyślić jedynie starzy Jankesi, by powtarzać je później z wyraźną trwogą. Asenaf nie mogła poszczycić się chlubną reputacją również dlatego, że była córką Efraima Waita, spłodzoną, gdy był on już w podeszłym wieku, z nikomu nieznaną żoną, której twarz zawsze przesłoniła gruba, ciemna woalka. Ephraim mieszkał w Winsmouth na wpół zrujnowanej posesji przy Washington Street, a ci, co widzieli owo miejsce mieszkańcy Arkansaru starali się unikać odwiedzin w tym mieście twierdzili, że okna na poddaszu były zabite deskami, a z wnętrza z nadejściem zmierzchu dochodziły niekiedy dziwne odgłosy. Stary cieszył się reputacją nader zdolnego ucznia sztuk magicznych i legendy głosiły, że potrafił na zawołanie wywoływać lub uciszać sztormy na morzu. W czasach mojej młodości widziałem go raz czy dwa, kiedy zjawił się warkam, by zajrzeć do zakurzonych woluminów przechowywanych w uczelnianej bibliotece i widok jego wilczego, posępnego oblicza ozdobionego stalowo-siwą brodą z miejsca przepełnił mnie od razu i niepokojem. Umarł jako obłąkaniec w dość osobliwych okolicznościach, na krótko przed tym jak córka, zgodnie z jego wolą powierzona opiece dyrektora szkoły, rozpoczęła naukę w hali school. Odziedziczyła ona po ojcu kontrowersyjną urodę i niekiedy wyglądała również złowieszczo i odpychająco. Przyjaciel, którego córka uczęszczała do szkoły za snuff wielokrotnie opowiadał o niej zdumiewające historie, gdy ni stąd ni zowąd rozeszły się plotki o jej bliższym związku z Edwardem, Asenaf, jak się zdawało, miała opinię szkolnej czarodziejki i rzeczywiście potrafiła dokonywać rzeczy niesamowitych. Rzekomo była w stanie przywoływać burzę z piorunami, choć tak naprawdę jej sukcesy można prawdopodobnie złożyć na karb szczególnej wrażliwości i spełniających się przeczuć. Wszystkie zwierzęta jawnie jej nie znosiły. I wystarczyło kilka ruchów jej prawej dłoni, by psy w okolicy zaczynały wejść w niebogłosy. Zdarzały się również sytuacje, kiedy ujawniała swoją wiedzę i zdolności językowe nader osobliwej i budzącej grozę natury. Jak na dziewczynę, w tak młodym wieku. Potrafiła przerazić koleżanki i kolegów w niewyjaśniony bliżej sposób samymi tylko uśmieszkami. Mrugnięciami i mimiką twarzy, a obecna sytuacja zdawała się napawać ją dziwnym w swej istocie cynizmem. Najbardziej niezwykłe były wszelako potwierdzone sytuacje, kiedy to ujawniała swój wpływ na ludzi. Bez wątpienia była utalentowaną hipnotyzerką. Wystarczyło, że przyjrzała się bacznie wybranemu uczniowi, a doświadczył on niewytłumaczalnego wrażenia zamienionej tożsamości jak gdyby znalazł się na chwilę w ciele czarodziejki i mógł patrzeć zeń na swe prawdziwe ciało, o pałających oczach przepełnionych wyrazem dziwnej obcości. Asenaw często snuła wynaturzone teorie o naturze świadomości oraz jej niezależności od fizycznego naczynia, a w każdym razie od procesów życiowych powłoki. Najbardziej jednak złościło ją, że nie była mężczyzną, wierzyła bowiem, iż męski umysł dysponował pewnymi szczególnymi i dalekosiężnymi kosmicznymi mocami. Dysponując mózgiem mężczyzny, oznajmiła, nie tylko mogłaby dorównać, lecz nawet prześcignąć swego ojca w posługiwaniu się niezbadanymi, nieznanymi potęgami. Edward spotkał Senaf na zebraniu inteligencji, odbywającym się w pokoju jednego z uczniów, i gdy spotykaliśmy się dzień później, nie był w stanie mówić o niczym innym. Uznał ją za pełną najróżniejszych zainteresowań erudytkę, co szczególnie go urzekło, lecz największe wrażenie wywarł na nim jej wygląd. Nigdy jej nie widziałem i plotki na jej temat docierały do mnie stosunkowo rzadko, lecz od razu zorientowałem się o kogo chodzi. Trochę się boczyłem, że Edward zainteresował się właśnie nią, lecz nie powiedziałem nic, by go do niej zniechęcić, gdyż mogłoby to mieć zupełnie odmienny skutek. Jak wyznał nie powiedział o niej ojcu. W następnych tygodniach Derby mówił niemal wyłącznie o Asanaf. Inni zaczęli teraz zwracać uwagę na dostojną galanterię i rycerskość Derbiego. Choć wszyscy bez wyjątku przyznawali, że nie wyglądał na swoje lata i wydawało się to dziwne z uwagi na rzeczy, jakimi się parał. Miał tylko nieduży brzuszek, choć w ogóle nie dbał o linię ani nie ćwiczył, a na jego twarzy nie było choćby jednej zmarszczki. A senaf natomiast miał w kącikach oczu kurze łapki, efekt długotrwałych ćwiczeń siły woli. Mniej więcej wtedy Edward zjawił się, by przedstawić mi swoją dziewczynę i w mig zorientowałem się, że jego zainteresowania nie pozostają nieodwzajemnione. Patrzyła na nieustannie jak dzika kotka i zrozumiałem, że nic nie było w stanie przerwać łączącej ich więzi. Wkrótce potem odwiedził mnie stary pan Derby, którego zawsze podziwiałem i szanowałem. Usłyszał on o przyjaciółce swego syna i wyciągnął od chłopca całą prawdę. Edward zamierzał poślubić Asenaf i rozglądał się za domem na przedmieściach. Wiedząc, że zawsze miałem na jego syna ogromny wpływ, pan Derby zastanawiał się, czy mógłby mi jakoś pomóc w zerwaniu tej podejrzanej znajomości. Ja wszelako z żalem podzieliłem się z nim swymi wątpliwościami. Tym razem nie chodziło o słabą wolę Edwarda, lecz o silną wolę kobiety. Wieczne dziecko przeniosło swe uzależnienie z ojca na nowego, silniejszego opiekuna i nie sposób było temu zaradzić. Ślub odbył się miesiąc później przed obliczem sędziego pokoju, zgodnie z życzeniem panny młodej. Pan Derby za moją radą nie wyraził sprzeciwu i wraz ze mną, moją żoną i synem wziął udział w krótkiej ceremonii w której uczestniczyła również grupka studentów z koledżu. Asenafna była stary dom Crownin Shieldów na przedmieściu, przy końcu High Street, gdzie młodzi mieli zamieszkać po krótkiej wycieczce do Innsmouth, skąd planowali sprowadzić trzech służących trochę książek i mebli. Prawdopodobnie życzeniem zarówno Edwarda, jak i jego ojca było, aby młodzi zamieszkali niedaleko uczelni tamtejszej biblioteki i rzeszy kolegów, i głównie dlatego Asena zdecydowała się pozostać w Arkham, miast powrócić na stałe do rodzinnej miejscowości. Kiedy Edward zadzwonił do mnie po miodowym miesiącu, wydawało mi się, że trochę się zmienił. Asena poleciła mu zgolić rzadki wąsik, ale chodziło o coś jeszcze. Wydawał się bardziej poważny i zamyślony. Dziecięcą buntowniczość zastąpił w nim wyraz szczerego smutku. Trudno mi było określić, czy ta zmiana przypadła mi do gustu, czy też nie. Naturalnie wydawał się teraz znacznie doroślejszy i dojrzalszy niż dotychczas. Może małżeństwo mu posłużyło, sprawiło, że nie tyle zmienił obiekt swego uzależnienia, ile był bliski zupełnej neutralizacji prowadzącej z kolei do osiągnięcia ostatecznej dojrzałości i odpowiedzialności. Zjawił się sam, a Snaf była bowiem bardzo zajęta. Sprowadziła z Insmaw mnóstwo ksiąg i najróżniejszych urządzeń. Wymawiając nazwę miasta, Derby wyraźnie się wzdrygnął i kończyła właśnie odnawianie posesji Crowning Shieldów. Jej dom w owym mieście był raczej odrażającym budynkiem, Lecz dzięki znajdującym się tam sprzętom Edwards zdołał nauczyć się wielu zdumiewających rzeczy. Pod kierunkiem asena szybko poznawał wiedzę ezoteryczną. Niektóre z proponowanych przez nią eksperymentów były nader śmiałe, nie wyznał mi na czym konkretnie polegały, lecz wierzył w jej intencje oraz moce, jakimi dysponowała. Trójka służących była wyjątkowo dziwaczna. Niewiarygodnie stara para, która najwyraźniej służyła jeszcze staremu Efraimowi i w zagadkowy sposób zwracała się niekiedy do niego i nieżyjącej matki Asenaf oraz młoda, śniada dziewczyna o osobliwym wyglądzie, niemal stale wydzielająca nieprzyjemny rybiodur. Koniec części drugiej. Przez następne dwa lata widywałem Derbiego coraz rzadziej. I dwa tygodnie niekiedy mijały bez znajomego, charakterystycznego pukania do drzwi, a kiedy się zjawiał lub co zdarzało się coraz częściej, gdy ja zaglądałem do niego, nie przejawiał zbytnie ochoty do rozmów na ważkie tematy. Stał się skryty, stronił od opowieści o naukach okultystycznych, którymi się parał. I o których zwykle mówił nader wylewnie i unikał rozmów o swojej żonie. Od czasu ich małżeństwa znacznie się postarzała i obecnie, co mogło wydawać się nieprawdopodobne. Wyglądała na starszą od Edwarda. Na jej twarzy widniał przeważnie wyraz zaciętej determinacji, a całą postało wzbudzała trudną do wytłumaczenia od Moja żona i syn również zwrócili na to uwagę i stopniowo przestaliśmy ją odwiedzać całą rodziną, za co, jak wyznał Edward, w jednym z rzadkich już przejawów chłopięcego nietaktu, była nam nieskończenie wdzięczna. Od czasu do czasu derbowie wybierali się w długie podróże. Zazwyczaj do Europy, aczkolwiek Edward napomykał niekiedy o nieco bardziej mrocznych i złowrogich punktach docelowych. Po pierwszym roku ich małżeństwa ludzie zaczęli plotkować o zmianie, jaka zaszła w Edwardzie Derbim. Mówiono ogólnikami, gdyż zmiana była czysto psychologiczna, niemniej zwrócono uwagę na kilka wyjątkowo ciekawych spraw. Zauważono, iż Edward dziwnie wygląda i robi rzeczy, od których zazwyczaj stronił. Na przykład, w przeszłości nigdy nie prowadził auta, nie umiał prowadzić, a widziano go nieraz, jak wyjeżdżał bądź wjeżdżał na podjazd przed domem potężnym pakardem należącym do Asenaw. Radząc sobie niczym, mistrz kierownicy w labiryncie ulic, natomiast wykazywał zręczność i determinację obcą dotąd jego naturze. Zawsze widywano go, gdy wracał lub udawał się dokądś. Nikt jednak nie potrafił stwierdzić dokąd, choć zwykle dostrzegano go, gdy zjeżdżał na szosę lub z szosy prowadzącej do insmałów. To zdumiewające, lecz przemiana owa nie wyszła mu wcale na lepsze. Ludzie mówili, że Nazbyt w tych momentach przypominał swoją żonę lub samego starego Efraima Waita, Lecz może chwilowe wydawały się tak osobliwe z uwagi na to, iż były rzadkie. Czasami w kilka godzin po takim wyjeździe powracał do domu rozciągnięty bezwładnie na tylnym siedzeniu auta, podczas gdy za kierownicą siedział niewątpliwie wynajęty przezeń kierowca lub mechanik. Jego coraz częstsze wyjazdy odbiły się niekorzystnie na wizytach u znajomych i przyjaciół, w tym także u mnie. Niemniej wszyscy zauważali, że to, co stanowiło wizytówkę Edwarda, jego chłopięcy wygląd, nie zmieniło się ani na Jotę. Podczas gdy oblicza Asenaw się starzało, Edwarda z rzadkimi wyjątkami przyjmował wyraz pełnej odprężenia, przesadnej wręcz niedojrzałości. Zmieniając się tylko czasami, gdy padł na nie cień jakiegoś nieokreślonego smutku lub zrozumienia. Wszystko to było nader zagadkowe. Tymczasem derbiowie prawie zupełnie przestali spotykać się z grupą studentów z koleżu. I to nie dlatego, iż byli zniesmaczeni występkami, w jakich brali udział, lecz jak słyszeliśmy, to właśnie owi studenci, w tym także najbardziej dekadency spośród nich. Byli wstrząśnięci plugawością badań prowadzonych przez młode małżeństwo. W trzecim roku swojego małżeństwa, Edward zaczął otwarcie nadmieniać mi o pewnych trapiących go lękach i zawodach, jakich doznał. Wspominał, że pewne sprawy zaszły za daleko, i choć nie pojmowałem, co miał na myśli, perorował o potrzebie odzyskania swej tożsamości. Początkowo ignorowałem jego słowa, lecz po pewnym czasie zacząłem go ostrożnie wypytywać, przypomniawszy sobie, co córka mego przyjaciela mówiła o hipnotycznym wpływie asanaw na inne dziewczęta w szkole. Sytuacje, kiedy to uczniowie i uczennice mieli wrażenie, jakby znajdowali się w jej ciele, i jej oczyma wpatrywali się w swoje własne ciała stojące nieopodal. Pytania z mojej strony w pewnym stopniu go uspokoiły, ale i zaniepokoiły, i choć był mi wdzięczny, któregoś razu mruknął pod nosem, iż będzie musiał odbyć później ze mną poważną rozmowę. Mniej więcej w tym właśnie czasie zmarł stary pan Derby, i później bardzo się z tego cieszyłem. Dla Edwarda był to wielki wstrząs choć ta tragedia nie zdezorganizowała przynajmniej jego poczynań. Od dnia ślubu prawie nie widywał się z ojcem, gdyż w osobie Asenaw zogniskował całą swą potrzebę przynależności i rodzinnego uzależnienia. Niektórzy zaczęli uważać go za nieczułego, zwłaszcza, że odtąd jego chimeryczne nastroje i tajemnicze wyjazdy stały się znacznie częstsze. Pragnął wprowadzić się na powrót do starej rodowej posesji, Lecz asenaf uparła się, by pozostali w domu crowning shieldów, do którego już się przyzwyczaiła. Wkrótce potem moja żona usłyszała od przyjaciółki, jednej z niewielu, które jeszcze odwiedzały derbich, coś nader osobliwego. Wybrała się ona pewnego dnia z wizytą do derbich. Gdy dochodziła do high street, ujrzała wyjeżdżające spod z podjazdu z opon auto, za kierownicą którego siedział pewny siebie Edward Derby. Z drwiącym uśmiechem na ustach. Gdy zadzwoniła do drzwi, odrażająca służąca poinformowała ją, że Asenaf również nie ma w domu. Zanim jednak odeszła, zauważyła coś, co ją zafrapowało. W oknie biblioteki Edwarda dostrzegła twarz, która pospiesznie odsunęła się od szyby oblicza, na którym malował się niemożliwy do opisania wyraz bólu, porażki i kompletnej beznadziei. Była to i fakt ten mocno ją zdziwił, gdyż to ona wszak była w związku Derbich z stroną dominującą twarz Asenaw, a jednak przyjaciółka mojej żony przysięgała, że w tej krótkiej chwili ujrzała smutne, jakby oszołomione oczy nieszczęsnego Edwarda. Odwiedziny Edwarda stały się w owym okresie trochę częstsze, a jego aluzje bardziej konkretne. W to, co powiedział, trudno było uwierzyć nad wsłynącym z mrocznych tajemnic nawiedzonym arkam. Niemniej wyjawił mi swój sekret tak szczerze i przekonująco, że zacząłem lękać się o jego zdrowe zmysły. Opowiedział mi o potwornych spotkaniach w odludnych miejscach, gigantycznych ruinach w leśnej głuszy gdzieś w Main i ogromnych schodach pod nimi, wiodących ku odchłaniom mrocznych sekretów. O sposobach przenikania niewidzialnych chmurów oddzielających domeny czasu i przestrzeni, jak również o odrażających wymiarach jaźni pozwalających na prowadzenie badań w odległych i zakazanych miejscach innych światach i odmiennych kontinuach czasoprzestrzennych. Od czasu do czasu na poparcie swych szalonych wywodów pokazywał mi pewne przedmioty. Zbijając mnie kompletnie z tropu. Były to obiekty, które pod względem budowy, kształtów i barwy nie miały swych odpowiedników na ziemi. Ich obłędne krzywizny i powierzchni nie posiadały, zdawałoby się, żadnego logicznego wyjaśnienia i zastosowania. Nie zachowywały również praw znanej człowiekowi geometrii. Przedmioty te, wyjaśnił, pochodziły z zewnątrz i to jego żona umiała je zdobywać. Czasami pełnym trwogi i niepewności szeptem rzucał niejasne aluzje dotyczące starego Ephraima Waita, którego dawno temu widywałem od czasu do czasu w uczelnianej bibliotece. Nigdy nie mówił o nim nic konkretnego, lecz z jego słów domyślałem się, iż wątpił, on, czy stary czarownik był istotnie martwy, zarówno w sensie cielesnym, jak i duchowym. Niekiedy derby przerywał gwałtownie swe wyznania, i zastanawiałem się, czy Asena, zorientowawszy się, co akurat czynił, nie uciszała go zdalnie za pomocą jakiejś nieznanej techniki telepatycznego mesmeryzmu, mentalną mocą, którą demonstrowała jeszcze w koledżu. To oczywiste, że podejrzewała, iż mi się zwierzą, gdyż usiłowała spojrzeniami i słowami o niezwykle śle powstrzymać go przed wizytami w mym domu. Docierał do mnie z największą trudnością, bo choć udawał zwykle, że wybiera się gdzie indziej, jakaś niewidzialna siła krępowała jego ruch lub sprawiała, że na pewien czas zapominał, kogo zamierzał odwiedzić. Zazwyczaj zjawiał się, gdy Asena gdzieś wyjeżdżała w swoim własnym ciele, jak dodał któregoś dnia, zabijając mi tymi słowy nielichego ćwieka. Później tak się o tym dowiadywała. Służący kontrolowali, kiedy wychodził i o której wracał, lecz najwyraźniej nie uznała, jak na razie, za stosowne posunąć się do bardziej drastycznych rozwiązań. Koniec części trzeciej. Gdy otrzymałem telegram z Maine wów sierpniowy dzień. Derbiowie byli ponad trzy lata po ślubie. Nie widziałem Edwarda od dwóch miesięcy, lecz słyszałem, że wyjechał dokądś w interesach. Rzekomo towarzyszyła Moasę na no choć plotki głosiły, iż w pokoju na Poddaszu za podwójnymi zasłonami ktoś się ukrywał. Baśnie śledzono zakupy dokonywane przez służących. Teraz zaś z z donosił mi telegraficznie o bełkoczącym szaleńcu który wyłonił się z lasu, plotąc coś trzy po trzy i wołając, bym go chronił. Był to Edward, pamiętający jedynie swoje nazwisko i adres. Czesan Cook znajduje się w pobliżu najdzikszego, najszerszego i najmniej zbadanego pasa leśnego w Maine. Dotarcie tam automobilem zajęło cały dzień. Dzień gorączkowej, szaleńczej jazdy pośród fantastycznego, groźnego i posępnego krajobrazu. Odnalazłem Derbiego w celi miejskiego aresztu. Balansował mentalnie pomiędzy szaleńczą furią i apatią. Rozpoznał mnie od razu, wyrzucając z siebie potok na wpół sensownych słów. Dań na miłość boską, jama szogotów. Sześć tysięcy stopni w dół, koszmar koszmarów. Nie pozwoliłbym, abym nie przejęła i nagle znalazłem się tam. La, szubni górat! Kształt podniósł się z ołtarza, a pięćset zawyło w głos. Istota w kapturze zabyczała. Kamog, kamog! Tak brzmiało sekretne imię starego Efraima w Kowenie. Byłem tam, gdzie obiecała nigdy mnie nie zabierać. Minutę wcześniej siedziałem zamknięty w bibliotece, a potem znalazłem się tam, dokąd udała się z moim ciałem. W miejscu największej plugawości, bluźnierczej jamie, gdzie zaczyna się czarna domena, strażnik strzeże bramę. Tam ujrzałem szogota. To zmieniło kształt, nie zniosę tego. Zabiję ją, jeśli wyślę mnie tam ponownie. Zabiję tego stwora jego, ją to, zabiję ją, zabiję to. zabije to moimi własnymi rękoma. Godzinę zajęło mi uciszanie go, lecz w końcu się uspokoił. Następnego dnia w wiosce nabyłem dla niego porządne ubranie i udałem się wraz z nim do Arkam. Historyczny gniew już w nim wygasł i Edward przeważnie pogrążony był w milczeniu. Raz tylko zamruczał coś posępnie pod nosem. Gdy przejeżdżaliśmy przez Augustę, jakby widok tego miasta obudził w nim niemiłe wspomnienia. Nie ulegało wątpliwości, że nie chciał wracać do domu, a zważywszy na fantastyczne urojenia związane z jego żoną, urojenia będące zapewne wynikiem hipnotycznego seansu, jakiemu został poddany, uznałem, iż byłoby dla niego lepiej, gdyby trzymał się z dala od tego miejsca. Postanowiłem na pewien czas zatrzymać go u siebie niezależnie od tego. Jak bardzo narażę się przez to Asenaf. Później zamierzałem pomóc mu przy rozwodzie, byłem wszak przekonany, że istniały pewne czynniki mentalne, które czyniły ów związek z zabójczym dla mego przyjaciela. Gdy znów znaleźliśmy się na otwartym terenie, mamrotanie Derbiego przycichło i po pewnym czasie druh mój zapadł w płytki, niespokojny sen. Gdy o zmierzchu przejeżdżaliśmy przez Portland, Edward ponownie zaczął bełkotać. Bardziej zrozumiale niż dotychczas i gdy się wsłuchałem, wychwyciłem fragment długiej, kompletnie obłąkanej tyrady, której tematem była Asenaf. Nie trudno było wywnioskować, jak okrutnie zszargała nerwy nieszczęsnego Edwarda. Utkał on bowiem wokół jej osoby gruby całun urojen i halucynacji. Jego obecna przypadłość stanowiła zaledwie pojedynczy element długiej serii. Zamykała wokół niego swój uścisk i wiedział, że któregoś dnia już go nie wypuści. Nawet teraz uczyniła to zapewne z konieczności, gdyż nie potrafiła jeszcze zapanować nad nim na dłużej. Raz po raz przejmowała jego ciało i udawała się do zapomnianych, nienazwanych miejsc. Był odprawiać tam zakazane rytuały, pozostawiając go w jej własnej powłoce, zamkniętego w pokoiku na piętrze. Niekiedy jej moc słabła i oto znajdował się nagle znowu w swojej własnej powłoce cielesnej, w jakimś odległym, przerażającym może również nieznanym miejscu. Czasami udawało się jej przyjąć go ponownie, innym razem nie. Często pozostawiała go, by błądził po nieznanej mu okolicy. Tak jak wtedy, gdy go odnalazłem, zmuszony przez okoliczności do szukania drogi do domu z przerażających, najbardziej odludnych zakątków kraju, skłoniwszy uprzednio kogoś do poprowadzenia dlań auta. Najgorsze zaś było to, że za każdym razem przejmowała jego ciało na trochę dłużej. Chciała być mężczyzną, pragnęła być w pełni człowiekiem i dlatego w nim upatrzyła sobie ofiarę. Wyczuła w nim bystry umysł i słabą wolę. Któregoś dnia przejęłaby go całkowicie i zniknęła wraz z jego ciałem, aby stać się wielkim czarownikiem jak jej ojciec, pozostawiając Edwarda w tej kobiecej skorupie, która na dodatek nie była nawet w pełni ludzka. Tak, teraz wiedział już o krwi mieszkańców Innsmouth, Zawierano pakty z istotami zamorskich odmentów. To było przerażające. I stary frame. On znał tajemnicę, gdy posunął się w latach, uczynił odrażającą rzecz, by pozostać przy życiu. Pragnął nieśmiertelności. Asenaf mogło się udać. Jedna skuteczna demonstracja już się wydarzyła. W miarę jak derby szeptał pod nosem, odwróciłem się. By przyjrzeć mu się uważniej, weryfikując wrażenie zmiany, którą zauważyłem u niego wcześniej. Paradoksalnie wydawał się w lepszej formie niż zazwyczaj, twardszy, rozwinięty nieco bardziej niż normalnie, bez oznak chorobliwej miękkości i ślamazarności, będących efektem jego lenistwa i samotniczych nawyków. Zupełnie, jakby teraz zaczął żyć w pełni tego słowa znaczeniu. Może nawet ćwiczył dla zachowania kondycji. Uznałem, że swoją mocą Asenaw musiała skłonić go do wyrobienia w sobie większej czujności i większego wysiłku fizycznego, do którego wcześniej nie nawykł. Jego umysł wszelako był w opłakanym stanie. Przyjaciel mój bez przerwy snuł błędne teorie dotyczące jego małżonki. Był kotał czarnej magii Ostrema Fremie i wyjawił pewną rewelację, która nawet mnie była w stanie przekonać. Powtarzał nazwy i imiona, które znałem dzięki lekturze w przeszłości pewnych zakazanych woluminów, i dresznie nas przeszedł mi po plecach, gdy skonstatowałem, że w jego szaleństwie była jednak pewna metoda. Raz po raz przerywał, jakby zbierał w sobie odwagę do finalnego, mrożącego krew w żyłach wyznania. Dań, dań, nie pamiętasz go. Dziki wzrok i zmierzwiona broda, która nigdy nie posiwiała. Spojrzał na mnie jeden, jedyny raz i nigdy tego nie zapomniałem. Teraz ona patrzy w ten sam sposób, i wiem już dlaczego. To ta formuła. Odnalazł ją w necronomiconie. Nie odważy się jeszcze podać ci strony, ale gdy to uczy, nie będziesz mógł sam to przeczytać, a wtedy pojmiesz. I zrozumiesz, co mną owładnęło. Z ciała do ciała, z ciała do ciała, z ciała do ciała. On nie zamierza umrzeć. Nigdy. Płomyk życia umie przerwać więź. Płomyk może płonąć jeszcze przez jakiś czas po śmierci ciała. Rzucę kilka aluzji, może się domyślisz. Posłuchaj dań, czy wiesz, dlaczego mojej żonie sprawia tyle trudu pisanie odręczne tymi drobniutkimi, pochylonymi do tyłu literami? Czy widziałeś kiedy rękopis starego Efraima? Chcesz wiedzieć, dlaczego przeszło mnie dreszcze na widok kilku odręcznych notatek sporządzonych na prędce przez Asenaf? Asenaf. Czy w ogóle istnieje ktoś taki? Dlaczego pewne plotki głosiły, że w żołądku starego Afrejma znajdowała się trucizna? Dlaczego Gilmanowie szeptem opowiadają o tym, jak krzyczał? Niby przerażone dziecko, kiedy stracił zmysły. A Asenaw zamknęła go w wytłumianym pokoju na poddaszu, gdzie odtąd on lub ktoś inny przebywał? Czy to dusza starego Afrejma została uwięziona? Kto go uwięził? Dlaczego wiele miesięcy poszukiwał kogoś o bystrym umyśle i słabej woli? Dlaczego zrzymał, że miał córkę, a nie syna? Odpowiedz, Danielo Upton, jakaś szatańska wymiana dokonała się w tym domu grozy, gdzie na łasę bluźnierczego, plugawego monstrum znalazło się ufne, pokorne na wpół ludzkie dziecko? Czyżby nie udało mu się osiągnąć zupełnej wymiany jak ta, którą w końcu przeprowadzono na mnie? Powiedz, dlaczego to coś, co nazywa siebie Asenaw, miewa napady mimowolnego, mechanicznego pisania, i wtedy jej pisma nie sposób odróżnić od i wtedy to się stało? Głos Derbiego przeszedł w cichy, drżący krzyki nagle ucichł, zupełnie jakby ktoś lub coś go wyłączyło. Niemal słuchać było trzask mechanicznego przyłącznika. Sięgnąłem pamięcią wstecz do innych tego typu przypadków jeszcze w moim domu. Kiedy druch mój nagle tracił pewność siebie, ja zaś usiłowałem wyobrazić sobie tajemniczą falę mentalnej energii Asenaw, napływającą, by go uciszyć. To wszakże było coś innego. Jak mi się wydało, stokroć bardziej przerażającego. Twarz obok mnie przez chwilę była wykrzywiona, nie do poznania. Przez całe ciało natomiast przechodziło silne drżenie, zupełnie jakby kości, organy, mięśnie, nerwy i gruczoły przystosowywały się do całkowicie odmiennej osoby, pełnej stresów o zupełnie innej osobowości. Nie potrafię stwierdzić, co było w tym najstraszniejsze, ale nagle ogarnęła mnie przyprawiająca mdłości fala wstrętu i odrazy. Mrożące krew w żyłach wrażenie kompletnej obcości i chorobliwe odmienności tak silne, że chwyt mych dłoni na kierownicy stał się w jednej chwili słaby i niepewny. Postać obok mnie bardziej niż mego długoletniego przyjaciela przypominała monstrum z kosmosu, plugawą, przeklętą i złowrogą ogniskową nieznanych, a złowieszczych kosmicznych sił. Zmitygowałem się już po chwili, gdy wtem towarzysz mój schwycił za kierownicę i zmusił, bym zamienił się z nim na miejsca. Zapadł zmierzch, światła Portland zaś zostały daleko w tyle, dlatego nie widziałem dobrze jego twarzy. Blask jego oczu był jednak niesamowity. Wiedziałem, że musiał znajdować się w stanie osobliwej, tryskającej energią witalności, tak dla niego nietypowej, a obserwowanej zarówno przez mnie, jak i przez wielu innych. Wydawało się dziwne i niewiarygodne, że apatyczny Edward Derby, nie potrafiący przyjąć na siebie żadnego psychicznego brzemienia i nieumiejący prowadzić, mógł mi rozkazywać i zmusić do oddania mu kierownicy, ale właśnie tak było. Przez pewien czas nie odzywał się do mnie, za co, ogarnięty niewyjaśnioną trwogą, byłem mu niezmiernie wdzięczny. W światłach Bidefort i Sako ujrzałem jego zacięte usta i zadrżałem, widząc pałające wewnętrznym ogniem oczy. Ludzie mieli rację. W tym stanie wyglądał kubek w kubek jak jego żona, jak stary Efraim. Nie zdziwiło mnie, że nie przepadano za jego humorami. Niewątpliwie było w nich coś nienaturalnego. Mnie natomiast ów element wydał się jeszcze bardziej złowi, jeszcze z uwagi na usłyszane niedawno szaleńcze majaczenia. Ten człowiek, którego od lat znam jako Edwarda Pikmana Derbiego, był kimś obcym, intruzem z nieznanej, nienazwanej, mrocznej otchłani. Gdy się w końcu odezwał, jego głos wydał mi się całkowicie obcy. Był głębszy, pewniejszy i bardziej zdecydowany niż ten, który znałem, podczas gdy akcent i wymowa zupełnie inne. Niemniej jednak w jego głosie wychwyciłem coś, co obudziło dawna uśpione, choć jak na razie bliżej niesprecyzowane i niepokojące wspomnienia. Podniosłem wrażenie, że słyszę pobrzmiewającą w tembrze głosu nutę silnej i szczerej ironii. Nie tej jednak rażącej pozbawionej znaczenia pseudoironii, którą określał mianem przemądrzałej i z którą się niekiedy obnosił, lecz coś pierwotnego, posępnego rozprzestrzeniającego się i potencjalnie złego. Zachodziłem w głowę nad jego osobliwą pewnością siebie, która pojawiła się tak szybko po okresie bełkotliwego, wywołanego paniką majaczenia. Mam nadzieję, że zapomnisz o moim niedawnym ataku apton, powiedział. Wiesz, w jakim stanie są moje nerwy i wierzę, że potrafisz wybaczyć podobne wybryki. Jestem Ci oczywiście ogromnie wdzięczny, że odwiozłeś mnie do domu. Musisz też zapomnieć szalone teorie, jakie mogłem snuć o mojej żonie i innych sprawach. Tak to już bywa, gdy ktoś przesadzi z badaniami związanymi z dziedziną, którą się param. Moja filozofia pełna jest dwuznacznych pojęć i koncepcji, a kiedy umysł pęka od ich natłoku, zaczyna wymyślać najbardziej nieprawdopodobne brednie. Teraz będę musiał odpocząć. Przez jakiś czas się nie zobaczymy i nie win za ten stan rzeczy Asenaf. Podróż była dość niezwykła, choć wszystko to jest w gruncie rzeczy proste. W północnych lasach istnieją pewne prastare indiańskie relikty, słupy kamienne mające olbrzymie znaczenie pod względem folklorystycznym, o czym Asenaf i ja niedawno się dowiedzieliśmy. To bardzo nas zaciekawiło. Poszukiwania były dość wyczerpujące i dlatego mogło się wydawać, że straciłem rozum. Kiedy wrócę do domu, będę musiał posłać kogoś po samochód. Miesiąc odpoczynku i znów stanę na nogi. Nie pamiętam swego udziału w tej rozmowie, gdyż pochłonięty byłem bez reszty wychwytywaniem oznak obcości u mego towarzysza podróży. Z każdą chwilą narastało we mnie uczucie ulotnej, kosmicznej zgrozy, które przerodziło się w nie dające mi spokoju pragnienie jak najszybszego zakończenia tej przejażdżki. Derby nie oddał mi kierownicy, a ja byłem rad, że tak szybko zostawiliśmy za sobą Portsmouth i Newberry Port. Na skrzyżowaniu, gdzie główna autostrada skręca w głąb lądu i omija Innsmouth, przeżyłem chwilę trwogi, lękając się że mój szofer wybierze posępną, mroczną szosę wiodącą do tej przeklętej miejscowości. Nie uczynił tego jednak, lecz wpędzie przemknął przez roli Ipswich, zmierzając ku naszemu wspólnemu celowi. Dotarliśmy do arkan przed północą, światła w Starym Domu Crownin Shieldów wciąż się paliły. Derby wysiadł z auta, powtarzając pospiesznie słowa podziękowania. Ja natomiast z niewyjaśnioną ulgą, czym prędzej pojechałem do domu. To była potworna przejażdżka, tym straszniejsze, że nie potrafiłem powiedzieć, dlaczego taką mi się jawiła i nie żałowałem wcale zapowiadane przez Derbiego dłuższej przerwy w naszych spotkaniach. Następne dwa miesiące obfitowały w plotki. Ludzie mówili, że coraz częściej widywali derbiego w stanie nietypowego dla niego żywienia i ekscytacji. Asenaw natomiast pokazywała się nad wyraz rzadko. Edward odwiedził mnie tylko raz, krótko, przyjeżdżając autem Asenaf, które jak mi wyjawił, pozostawił gdzieś w Maina, by odebrać pożyczone mi z książki. Był odmieniony i odjechał, wymieniwszy tylko parę zdawkowych uprzejmości. Nie ulegało wątpliwości. Że w tym nowym stanie nie ma ze mną zbytnio o czym rozmawiać. Ja natomiast zwróciłem uwagę, iż dzwoniąc do drzwi, zrezygnował ze swego tradycyjnego sygnału 3x2. Podobnie tamtego wieczoru, w aucie, poczułem trawiący mnie gdzieś w środku niesprecyzowany lęk, którego nie potrafiłem wyjaśnić, niemniej gdy się w końcu rozstaliśmy, poczułem niemal cudowną ulgę. W połowie września Derby wyjechał na tydzień, a kilka osób spośród dekadenckiej sekretnej grupy w koledżu jeło żywo rozpowiadać, co rzekomo miało być celem tej wyprawy. Sugerowali mianowicie, iż Edward zamierzał spotkać się z pewnym znanym przywódcą sekty, niedawno wydalonym z Wielkiej Brytanii, który założył nową siedzibę swego kultu w Nowym Jorku. Co do mnie, nie byłem w stanie zapomnieć o naszej dziwnej przejażdżce z Maine do Arkham. Przemiana, której byłem świadkiem wywarła na mnie wstrząsające wrażenie i przyłapywałem się, że raz po raz próbuję wyjaśnić sobie owo zdarzenie, głównie z uwagi na trwogę, jaką we mnie wzbudziło. Najdziwniejsze wszelako plotki dotyczyły płaczu dochodzącego z wnętrza domu Crowning Shieldów. Głos zdawał się kobiecy. Niektórzy, zwłaszcza ci młodzi, upierali się, że należał do Asenaw. Słyszany był z rzadka i niekiedy urywał się nagle, jakby zdławiono go siłą. Mówiono o dochodzeniu, lecz zostało ono wstrzymane, gdy pewnego dnia Asenaw pojawiła się w mieście, rozmawiając z wieloma ludźmi, przepraszając za swoją przedłużającą się nieobecność, i opowiadając niejako na marginesie o załamaniu nerwowym. Oraz o napadach histerii pewnego gościa z Bostonu. Gościa tego nikt nigdy nie widział, lecz pojawienie się asena w położyło kres plotkom. I wtedy ktoś dolał oliwy do ognia, twierdząc, że raz czy dwa słyszał dochodzący z poddasza szloch mężczyznę. Pewnego wieczoru w połowie października usłyszałem znajomy sygnał dzwonka u drzwi. Otworzywszy je, ujrzałem w progu mężczyznę, i w okamgnieniu zorientowałem się, że był to mój stary druh we własnej osobie, którego nie spotkałem od dnia owej przerażającej przejażdżki z Czesankuk. Jego oblicze pulsowało, przepełnione mieszaniną różnych emocji, w których prym wiódł lęk i triumf. Edward z niepokojem obejrzał się przez ramię, kiedy zamknąłem za nim drzwi. Podążając za mną niezdarnie do gabinetu, poprosił o szklaneczkę whisky, by ukoić stargane nerwy. Z pytaniami wstrzymałem się, czekając, że sam powie mi to, co miał mi do powiedzenia. Wreszcie przemówił drżącym głosem. A odeszła dań. Odbyliśmy ostatniej nocy długą rozmowę. Służących nie było już w domu i zmusiłem ją, by obiecała, że przestanie na mnie żerować. Oczywiście miałem pewne pewne okultystyczne środki obronne, o których nigdy ci nie wspomniałem. Musiała się poddać choć ogarnęła ją straszliwa wściekłość. Po prostu spakowała się i wyruszyła do Nowego Jorku. Wyszła, żeby zdążyć na ten o 8:20 do Bostonu. Przypuszczam, że ludzie będą plotkować, lecz nic nie mogę na to poradzić. Nie musisz nikomu o tym mówić. Powiedzmy, że wybrała się na długą wyprawę badawczą. Prawdopodobnie zostanie z którąś z tych jej przerażających sekt. Mam nadzieję, że uda się na zachód i zażąda rozwodu. Tak czy inaczej wymusiłem od niej obietnicę, że będzie się trzymać z dala i zostawi mnie w spokoju. To było straszne. Dania nakradła moje ciało, wypierała mnie, czyniła ze mnie więźnia. Stuliłem muszy po sobie i udawałem, że jej na to wszystko pozwalam. Lecz musiałem zachować czujność. Mogłem opracowywać swój plan. Przy zachowaniu pewnej ostrożności, gdyż ona nie potrafiła ani w przenośni ani dosłownie czytać w moich myślach. Domyśliłaby się, że coś knuje jedynie po nagłej zmianie mego nastroju na buntowniczy i pełen werwy, ale ona zawsze sądziła, że jestem kompletnie bezradny. Nigdy nie brała pod uwagę, że mógłbym ją wywieźć w pole, aczkolwiek raz czy dwa pokonałem ją koncertowo. Derby obejrzał się przez ramię i upił łyk whisky. Dziś rano, kiedy ci przeklęci służący wrócili, z miejsca ich zwolniłem. Niezbyt im się to spodobało i zadawali mnóstwo pytań, ale w końcu wzięli swoją odprawę i poszli sobie. Są z tej samej gliny co ona. To ludzie z Innsmouth i byli jej oczyma i uszami. Mam nadzieję, że zostawią je w spokoju. Nie spodobało mi się, jak się śmiali, gdy odchodzili. Muszę znów nająć możliwie jak najszybciej starych służących mojego ojca. Wracam do domu. Podejrzewam, że uznasz mnie za obłąkanego. Dań, lecz w historii Arkam znajdziesz pewne szczegóły, które mogłyby potwierdzić prawdziwość mych słów, tego, co już wiesz i co zamierzam dopiero ci wyjawić. Ty również byłeś świadkiem jednej z przemian, wtedy w twoim samochodzie, po tym jak opowiedziałem ci o Asanaw. Właśnie wtedy znów mnie dopadła, wyrugała mnie z mego ciała. Ostatnio co pamiętam, to jak próbowałem zebrać się w sobie i powiedzieć ci, czym jest ta diablica. I wtedy mnie pochwyciła, a chwilę potem znów byłem w swoim domu w bibliotece, gdzie zamknęli mnie ci przeklęci służący i w ciele tej przeklętej diablicy, która nie jest nawet istotą ludzką. wiesz zapewne, że to z nią, tą wąderą w ludzkim ciele, wracaj wtedy do Arkam. Powinieneś był wychwycić różnicę. Derby przerwała, ja wzdrygnąłem się mimowolnie. Oczywiście, że wychwyciłem różnicę, lecz czy mogłem przyjąć tak obłędne i niesamowite wyjaśnienie? Po chwili wypowiedź mego rozgorączkowanego gościa stała się jeszcze bardziej szalona. Musiałem siebie ocalić, musiałem dań! Nie dalej, jak do Halą przejęłaby mnie całkowicie. Oni urządzają sabat w górach niedaleko Chesankuk, i złożona tam ofiara przypieczętowałaby proces wymiany. Na dobre znalazłbym się w jej mocy, stałaby się mną, a ja nią na zawsze. Za późno. Moje ciało byłoby jej na stałe, i stałaby się mężczyzną i człowiekiem w jednym tego słowa znaczeniu, jak tego pragnęła. Mnie natomiast zapewne by usunęła, zabiłaby swoje stare ciało z moją jaźnią w środku. Niech ją piekło pochłonie. Tak zrobiłeś wcześniej w przeszłości. Ona, on lub może raczej to. Twarz Edwarda Derbiego wykrzywiał teraz drapieżny grymas, gdy nachyliwszy się w moją stronę zaczął szeptać z szaleńczym zapałem. Musisz wiedzieć prawdę. W samochodzie próbowałem wyjawić ci opółsłówkami. Asenaf nie jest w rzeczywistości żadną Asenaf, lecz starym Efraimem w przejętym przezeńciele. Domyśliłem się tego półtora roku temu, teraz zaś mam niezbitą pewność. Widać to po jej charakterze pisma, kiedy się zapomni. Czasem litery wydają się kubek w kubek takie same jak w manuskryptach jej ojca. Niekiedy też mówi coś, czego nie powiedziałby nikt poza starym Efraimem. Zamienił się z nią na ciała, kiedy poczuł, że zbliża się śmierć nie miał prócz nikogo obdarowanego odpowiednim umysłem i dostatecznie słabą wolą. Przejął jej ciało na stałe, tak jak ona niemal owładnęła moim, a potem otruł stare ciało, do którego przesłał wyrugowaną jaźń. Czy nigdy nie zauważyłeś, jak w oczach tej diablicy błyszczą ogniki duszy Efraima, a w jej źrenicach moje, gdy przejmowała kontrolę nad moim ciałem? Mój szepczący przyjaciel zadyszał się i zrobił chwilę przerwy, aby odsapnąć. Nie odezwałem się ani słowem, kiedy zaś ponownie podjął swój wywód. Jego głos brzmiał prawie normalnie. Podejrzewałem, iż był to przypadek nadający się do zakładu dla obłąkanych, lecz nie ja pośle tam Edwarda. Może upływ czasu i brak asenaw okażą się dla Derbiego cudownym lekarstwem. Byłem pewien, że nigdy już nie będzie parał się okultyzmem. Więcej opowiem Ci później, teraz muszę odpocząć to długo. Opowiem Ci co nieco o zakazanych koszmarach, które nawet teraz pienią się w mrocznych, cuchnących śmiercią i zgnilizną zakątkach, podtrzymywane przy życiu przez oddanych im kapłanów. Są ludzie, co wiedzą w wszechświecie rzeczy, które nikomu nie powinny być wiadome i potrafią czynić rzeczy, do których dokonania nikt nie powinien być zdolny. Siedziałem w tym po uszy, lecz teraz definitywnie z tym kończę. Gdybym był bibliotekarzem w Miskatonik, dziś jeszcze spaliłbym ten przeklęty nekronomikon i całą resztę owych plugawych ksiąg. Wiem wszelako, że ona nie może mnie już dosięgnąć. Muszę wynieść się z tego przeklętego domu najszybciej jak to możliwe i wrócić do mojej rodzinnej posesji. Gdybym potrzebował pomocy, wiem, że mi jej nie odmówisz. Wierzci diabelscy służący i natrętni ludzie mogą za bardzo wypytywać o asynaf, rozumiesz, że nie mogę podać im jej adresu. Poza tym są jeszcze grupy poszukiwaczy, pewne sekty, których członkowie mogliby opacznie pojąć przyczyny naszego rozstania. Niektórzy z nich wyznają nader idee i miewają do prawdy zdumiewające pomysły. Wiem, że jeśli coś się wydarzy, Staniesz po mojej stronie, nawet gdybym miał wyjawić ci prawdę, od których włos jeży się na głowie. Edward został u mnie i tę noc spędził w jednej z gościnnych sypialni. Rankiem zaś wydał mi się spokojniejszy. Rozmawialiśmy o możliwościach poczynienia pewnych przygotowań do jego powrotu na posesję derbich i miałem nadzieję, że nie będzie z tym zwlekał. Nie zjawił się następnego wieczoru, lecz przez następne tygodnie widywałem go dosyć często. Rozmawialiśmy możliwie jak najmniej o rzeczach dziwnych i nieprzyjemnych, natomiast chętnie dyskutowaliśmy o odnowieniu starego domu derbich i podróżach, w jakie Edward obiecywał zabrać mniej mego syna latem przyszłego roku. O Asenaf nie mówiliśmy prawie w ogóle, wiedziałem bowiem, iż był to dla mego druha wyjątkowo trudny i drażliwy temat. Plotek pojawiło się rzecz jasna co niemiara. Nie było one wszelako niczym nowym, skoro chodziło o dziwnych mieszkańców domu Crowning śildów. Nie przypadła mi do gustu jedynie nadmierna hojność bankiera Derbiego, wysyłającego na polecenie Edwarda spore sumy Mosesowi i Abigail Sargentom oraz Eunice Babson z Innsmouth. Wyglądało na to, że służący o złych twarzach wymusili od niego jakiś haracz. Choć nie wspomniał mi o tym ani słowem. Pragnąłem, by nadeszło już lato i rozpoczęły się w wakacje studiującego na Harvardzie mego syna, abyśmy we trzech wraz z Edwardem mogli wybrać się do Europy. Wkrótce przekonałem się, iż nie dochodził on do siebie tak szybko, jak sądziłem. W jego sporadycznych wybuchach wesołości wyczuwało się histeria. I zbyt często ogarniały go mroczne depresje i tajemnicze stany lękowe. Stary Dom Derby był gotowy z początkiem grudnia. Niemniej Edward uparcie odwlekał przeprowadzkę. Choć nie znosił i wyraźnie bał się domu Kraunin-Shieldów, wydawał się jego karnym niewolnikiem. Nic nie wskazywało, by zaczął się pakować i wymyślał coraz to nowe wymówki opóźniające przenosiny. Gdy mu o tym wspomniałem, wydał mi się śmiertelnie przerażony. Stary kamerdyner jego ojca, którego ponownie najął wraz z resztą służby, wyjawił mi któregoś dnia, że Adwardowi zdarza się krążyć po domu, jakby czegoś szukał. Ulubionym miejscem owych wędrówek zaś zdawało się piwnica ogromnej posesji. Wtedy też derby sprawiał wrażenie osobliwie zamyślonego, jak gdyby nie był sobą. Służącemu nie przypadło to do gustu, i nie omieszkał podzielić się ze mną swymi obawami. Zastanawiałem się, czy Asena przesyła mu niepokojące listy, lecz kamerdyner powiedział, że jego pan nie otrzymywał od niej żadnej poczty. Około Bożego Narodzenia derby podczas wizyty u mnie kompletnie się załamał. Kierowałem właśnie rozmowę ku wyprawie zaplanowanej na przyszłe wakacje gdy nagle zerwał się z krzykiem z krzesła w napadzie kosmicznej paniki i odrazy, którą do zdrowego umysłu mogą przywieść jedynie najdalsze otchłanie niewyobrażalnych koszmarów. Mój umysł, mój umysł, Boże dań! To mnie ciągnie z otchłani, rozbija szarpie. Wdziera się ta diablica właśnie teraz Efraim. Kamog, kamog! Ja masz ogotów. La, szup górat! Koza z tysiącem młodych, ogień, ogień poza życiem na Ziemi, o Boże! Posadziłem go z powrotem na krześle i gdy wlałem mu do gardła trochę wina, uspokoił się. Zapadałem w stan posępnej apatii. Nie opierał się, lecz jego wargi poruszały się, jakby mówił do siebie. W końcu zrozumiałem, że próbował mówić coś do mnie, i nachyliłem się, by wychwycić szeptane słowa. Znowu, znowu to ona próbuje, powinienem był wiedzieć, tej siły nic nie powstrzyma, ani odległość, ani magia, ani nawet śmierć, pojawia się raz po raz głównie nocami. Nie mogę stamtąd odejść to okropne oh Boże dań, gdybyś tylko tak jak ja wiedział, jakie to okropne, przerażające. Gdy popadł w stan odrętwienia, obłożyłem go poduszkami i pozwoliłem mu zasnąć. Nie zadzwoniłem do lekarza, wiedziałem bowiem, co powiedział o jego zdrowiu psychicznym. Ja natomiast, jeśli to było możliwe, chciałem dać szansę naturze. O północy obudził się i położyłem go do łóżka w sypialni na piętrze. Rankiem jednak już go tam nie zastałem. Wyszedł cichaczem, a jego kamerdyner, kiedy zatelefonowałem, wyjawił, że pan był w domu, w bibliotece, przechadzając się po niej nerwowo. Po tym zdarzeniu Edward gwałtownie podupadł na zdrowiu. Nie odwiedził mnie ponownie, lecz ja codziennie bywałem u niego. Siedział zwykle w swojej bibliotece, patrząc tempo w przestrzeń lub zdawał się czegoś z przejęciem nasłuchiwać. Czasami mówił z sensem, zwykle jednak na banalne tematy. Byle wzmianka o jego problemach, planach na przyszłość lub asenaw przyprawiała go o wściekłość. Kamerdyner powiedział, że nocami miewał przerażające ataki, i lękał się o zdrowie swego pana. Odbyłem długie rozmowy z jego lekarzem, bankierem i prawnikiem, i w końcu ten pierwszy złożył mu wizytę wraz z dwoma specjalistami, kolegami po fachu. Po pierwszych kilku pytaniach przyjaciel mój dostał gwałtownych spazmów. Wyglądał przy tym żałośnie. Jeszcze tego wieczoru z zamkniętą karetką przewieziono wijącego się okrutnie nieszczęśnika do zakładu dla obłąkanych. Przydzielono mi opiekę nad nimi dwa razy w tygodniu dzwoniłem do niego, by niemal wybuchnąć płaczem na dźwięk jego dzikich wrzasków, przeraźliwych szeptów i o uporczywego, syczącego powtarzania zdań w rodzaju Musiałem to zrobić, tam na dole, w, na dole, w ciemnościach, matko, matko, dań, ocal mnie, ocal mnie. Nikt nie potrafił stwierdzić, jakie były szanse na jego wyzdrowienie, lecz ja nie traciłem nadziei. Po wyjściu z zakładu Edward musiał mieć odpowiedni dla siebie dom, to też przeniosłem jego służbę do posesji Derbich, co z pewnością uczyniłby, będąc przy zdrowych zmysłach. Nie potrafiłem podjąć decyzji, co zrobić z domem Crane Shieldów ze znajdującymi się w nim zbiorami i mnóstwem najróżniejszych. Służących Bóg wieczemu sprzętów, to też pozostawiłem go, polecając służbie sprzątać raz na tydzień w tamtejszych pokojach, a Palaczowi by w tych dniach rozpalał w piecu. Ostatni koszmar wydarzył się przed świętem matki boskiej gromnicznej poprzedzony o okrutnej ironię, fałszywym promykiem nadziei. Pewnego styczniowego poranka zadzwoniono z zakładu, by donieść mi, że Edward niespodziewanie ozdrawiał. Powiedziano mi przy tym, że cierpi co prawda na zaburzenia pamięci, lecz mogę być pewien, iż całkowicie odzyskał zmysły. Naturalnie muszę jeszcze zatrzymać go na pewien czas na obserwacji, lecz nie powinienem lękać się co do wyników badań. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, powinien zostać wypisany do domu w przeciągu tygodnia. Pospieszyłem tam w przypływie nagłej radości, lecz stanąłem jak wryty, gdy pielęgniarka zaprowadziła mnie do pokoju Edwarda. Pacjent wstał, by się ze mną przywitać, wyciągając prawą dłoń. Na jego ustach zaś wykwitł przyjazny uśmiech. Natychmiast jednak zorientowałem się, Iż w ciele mego przyjaciela tkwi ta sama, znana mi już pełna osobliwej energii i witalności jaźń, zupełnie obca jego prawdziwej naturze, zimna, zuchwała jaźń, która kilkakrotnie już przepełniła moją duszę zgrozą i która w przekonaniu Edwarda była wypierającą jego własną osobowość duszą, istoty znanej pod imieniem Asenaf. Ujrzałem te same gorące oczy. Charakterystyczną cechę wyglądu asenafii starego Efreima, te same zacięte usta, kiedy przemówił, w jego głosie usłyszałem nutę tej samej posępnej, przenikliwej ironii, tak głębokiej, że niosącej w sobie zapowiedź potencjalnego zła. To ta osoba prowadziła mój wóz w nocy przed pięcioma miesiącami. Nie widziałem jej od tamtej krótkiej wizyty, gdy rzekomo przez zapomnienie nie posłużyła się dzwoniąc do moich drzwi znajomym charakterystycznym sygnałem i gdy obudziła we mnie tak wiele mglistych, niesprecyzowanych bliżej lęków, by teraz ponownie wzbudzić w mym sercu mroczne uczucie obcowania z czymś złym i plugawym, jakimś nienazwanym kosmicznym okropieństwem. Mówił z ożywieniem o warunkach uwolnienia, którego spodziewał się niebawem, ja natomiast mogłem jedynie wyrazić na to zgodę, gdyż pacjent poza niewielkimi lukami w pamięci wydawał się w pełni zdrów. Niemniej jednak czułem, że coś było nie tak i tu nawet bardzo byłem o tym przekonany. Ta istota miała w sobie coś przeraźliwego, roztaczała wokoło aurę grozy, której przyczyn nie potrafiłem zidentyfikować. Była to osoba zdrowa psychicznie, lecz czy była również Edwardem Derbim, którego znałem? A jeśli nie, to kim lub czym było to coś i gdzie się podział Edward? Czy powinno się to uwolnić czy uwięzić na zawsze, a może zupełnie zetrzeć z powierzchni ziemi? We wszystkim, co mówiła owa istota, wyczuwało się dziwną, przeraźliwą, sardoniczną nutę. Spojrzenie oczu Asena zdawało się nadawać drwiący wyraz jej słowom o spodziewanym? Bliskim uwolnieniu po nieprzyjemnym okresie, wyjątkowo dokuczliwej izolacji. Przez cały ten i następny dzień rozważałem mu problem: Co się stało? Jakiż umysł wyzierał przez obce oczy, osadzone w ciele Edwarda? Nie potrafiłem myśleć o niczym innym, z wyjątkiem tej mrocznej, przeraźliwej zagadki, i porzuciłem próżne wysiłki skoncentrowania się na mej własnej pracy. Następnego ranka zatelefonowano ze szpitala, by powiadomić mnie, iż stan ozdrowiałego pacjenta nie uległ zmianie. Przed wieczorem zaś byłem bliski załamania nerwowego, wyznaję to szczerze, choć znajdzie się wielu, którzy uznają moje słowa za przejaw wybujałej fantazji i pragnienie ubarwienia przedstawionych tu wydarzeń. W tej sprawie nie mam do powiedzenia nic, z wyjątkiem tego, że nawet moje szaleństwo nie tłumaczy wszystkich dowodów i zdarzeń związanych z owym osobliwym przypadkiem. Koniec części czwartej. To stało się w nocy po tamtym drugim wieczorze. Wtedy to nieokreślona, bezcielesna groza dopadła mnie, obarczając mu duszę brzemieniem ślepej, niepohamowanej paniki, od której nigdy już nie zdołam się uwolnić. Wszystko zaczęło się od telefonu, który zadzwonił tuż przed północą. Tylko ja byłem jeszcze na nogach i zaspano odebrałem telefon w bibliotece. Zdawało się, że po drugiej stronie linii nie ma nikogo i już miałem odwiesić słuchawkę, by udać się na spoczynek, kiedy moje ucho wychwyciło dochodzący z przeciwległego końca łącza cichutki dźwięk. Czyżby ktoś z olbrzymim trudem pragnął mi coś przekazać? Nasłuchiwałem i wydawało mi się, że odbieram słabe, dziwnie bulgoczące, wodniste odgłosy: chlub, 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 zdające się sugerować, aczkolwiek nader mgliście, podobieństwo do słów i sylab, choć w tym przypadku niezrozumiałych i nieartykułowanych. Zapytałem, kto tam? W odpowiedzi usłyszałem jednak tylko to ciche chlub, chlub. Mogłem tylko domyślać się, że dźwięki te miały mechaniczną naturę, lecz domniemając, że ktoś, kto do mnie dzwonił z uszkodzonego aparatu, może mnie słyszeć, choć sam nie jest dobrze słyszalny, dodałem: Nie słyszę cię. Lepiej odłóż słuchawkę i zadzwoń do informacji. W tej samej chwili usłyszałem, jak ktoś po drugiej stronie łączy, odkłada słuchawkę na widełki. Stało się to, jak powiedziałem, tuż przed północą. Gdy później sprawdzono ten telefon, okazało się, iż zwolniono do mnie ze starego domu. Królin Shieldów, choć sprzątająca po pokojówka miała zjawić się w nim nie wcześniej niż za pół tygodnia, nie wyjawi otwarcie, co odnaleziono wewnątrz domu. Niechaj wystarczy wzmianka o potwornym bałaganie w piwnicznym składziku, śladach ziemi, szafie, z której ktoś powyrzucał ubrania. Zagadkowych smugach na telefonie, materiałach piśmiennych używanych wyjątkowo niezdarnie i odrażającym fetorze, który był obecny we wszystkich pomieszczeniach w tym domu. Nieszczęśni stróże prawa mieli rzecz jasna swoje własne, wydumane teorie i w dalszym ciągu poszukują zwolnionych przez derbie go odrażających służących, którzy po tym zdarzeniu jakby zapadli się pod ziemię. Mówią o upiornej zemście za występne czyny. Jakie tam popełniono, i twierdzą, że mam z tym coś wspólnego, gdyż byłem najlepszym przyjacielem i doradcą Edwarda. Idioci! Czy wydaje im się, że ta banda tępych błaznów byłaby w stanie podrobić ów charakter pisma? Czy sądzą, że mogliby przynieść to, co zjawiło się później u mych drzwi? Czy są ślepi i naprawdę nie dostrzegają zmian w ciele należącym do Edwarda? Co do mnie, teraz wierzę już we wszystko, co słyszałem od Edwarda Derbiego. Istnieją koszmary, których istnienia nawet nie podejrzewamy, ale od czasu do czasu występne czyny pewnych ludzi pozwalają nam zetknąć się z nimi. Efraim Asenaf, ten diabeł wywołał jej pochłonęł Edwarda, a przy tym także mnie. Czy mogę mieć pewność, że jestem bezpieczny? Mocowe żyją w ciele, które zajmują. Następnego dnia po południu, gdy otrząsłem się z szoku i byłem w stanie mówić i działać rozumnie, udałem się do zakładu dla obłąkanych i zastrzeliłem go za Edwarda i dla dobra całego świata. Lecz czy mogę być pewien, że umarł na dobre, póki nie skremują jego ciała? Przetrzymują ciała, aby jacyś kretyńscy lekarze mogli przeprowadzić autopsję? Ja natomiast upieram się, że powinno się je jak najszybciej spopielić. On musi zostać spalony. On, ten, który nie był Edwardem Derby, kiedy go zastrzeliłem. Stracę zmysły, jeśli tak się nie stanie. Ja bowiem mogę być następny. Tyle, że moja wola nie jest słaba i nie pozwolę, by osłabiły ją koszmary, z obecności, których w naszym świecie zdaję już sobie sprawę. Jedno życie. Ephraim, Asenaf, Edward, kto będzie następny? Nie pozwolę wyrzucić się z własnego ciała. Nie dokonam zamiany dusz z tym podziurawionym przez kulę umarlakiem z zakładu dla obłąkanych. Pozwólcie mi jednak opowiedzieć po kolei o tym ostatnim koszmarze. Nie wyjawię tego, co policja skrzętnie i z uporem ignoruje. Doniesień o skarlałej, groteskowej, cuchnącej piekielnie istocie, którą na High Street tuż przed drugą widziało co najmniej trzech nocnych marków, jak również o pewnych dość szczególnych śladach odnalezionych w kilku miejscach. Powiem tylko, że około drugiej w nocy budziły mnie dźwięki dzwonka i kołatki jednocześnie. Odgłosy ciche, jakby niepewne, rozbrzmiewające na przemien, lecz nieodmiennie układający się w znajomy, używany tylko przez Edwarda, sygnał 3 na 2 Wybity ze snu miałem w głowie mentlik. Czyżby Derby zjawiał się z wizytą i nie zapomniał swego starego sygnału? Nowa osobowość go nie pamiętała. Czyżby więc Edward wrócił do normalności? Czemu tak się spieszył? Najwyraźniej coś bardzo go ponaglało. Ale co? Czyżby został wcześniej zwolniony z zakładu, a może uciekł? Możliwe, skonstatowałem, nakładając szlafrok i schodząc na dół, że odzyskawszy swą jaźń, ponownie zaczął majaczyć i miewać napady wściekłości, i co bardzo prawdopodobne, zapragnął za wszelką cenę wydostać się na wolność. Cokolwiek się wydarzyło, był to znów mój stary Druch Edward. I zamierzałem mu pomóc. Kiedy otworzyłem drzwi, by wyjrzeć w okolony wiązami mrok, o mało nie zwalił mnie z nóg podmuch powietrza przesyconego odrażającym niesamowitym fetorem. Pohamowałem mdłości i przez sekundę zaledwie widziałem na schodach przede mną przygarbioną, jakby skuloną postać. Sygnał był typowy dla Edwarda, lecz kim był ten cuchnący garbaty karzeł. Ta odrażająca parodia człowieka, gdzie zniknął Edward. Czy miał na to dość czasu? Wszak dzwonek brzmiał jeszcze na sekundę przed tym, jak otworzyłem drzwi. Gość miał na sobie jeden z płaszczy Edwarda, którego połami niemal zamiatał po ziemi, a rękawy, choć podwinięte, skutecznie zasłaniały dłonie. Na głowie miał kapelusz z opuszczoną połową ronda, Twarz natomiast przesłaniał czarny, jedwabny szalik. Gdy niepewnie postąpiłem naprzód, postać wydała na wpół bulgoczący dźwięk taki sam, jaki usłyszałem przez telefon. Chlub, chlub I wysunęła w mą stronę sporych rozmiarów gęsto zapisaną kartkę papieru nadzianą na ostry koniec długiego ołówka. Dusząc się ciągle od zatykającego gardło potwornego fetoru, zdjąłem kartkę z ołówka. I usiłowałem odczytać jej treść w świetle płynącym z wnętrza domu. Bez wątpienia było to pismo Edwarda. Ale dlaczego pisał, skoro był tak blisko, że mógł przecież w każdej chwili zadzwonić? I czemu litery były tak koślawe i niezgrabne? W słabym świetle nic nie mogłem odczytać, to też wycofałbym się do sieni, a odrażający garbaty karzeł podążył za mną, by zatrzymać się w progu. Odór tego szczególnego posłańca był zaiste powalający i miałem nadzieję, dzięki Bogu niepłonną, że moja żona nie obudzi się i nie ujrzy go stojącego w drzwiach. Kiedy zaś przeczytałem treść listu, kolana ugięły się pode mną, a obraz przed oczyma pociemniał. Gdy doszedłem do siebie, leżałem na podłodze, wciąż ściskając w zesztywniałej ze zgrozy dłoni ten przerażający w swej treści kawałek papieru. Treść listu była następująca: Dan pójść do zakładu dla obłąkanych i zabito. Znisz to za wszelką cenę. To nie jest już Edward Derby, dopadła mnie to Asenaf, a ona nie żyje od trzech i pół miesiąca. Skłamałem, kiedy powiedziałem ci, że odeszła. Zabiłem ją. Musiałem. To stało się nagle, ale byliśmy wtedy sami, a ja w moim właściwym ciele. Schwyciłem lichtarz i roztrzaskałem jej głowę. Przed niem wszystkich świętych opanowałaby mnie bez reszty. Pogrzebałem ją w piwnicznym składziku pod paroma starymi skrzynkami i dokładnie pozacierałem ślady. Następnego ranka służący zaczęli coś podejrzewać, ale mają na sumieniu tyle ciemnych spraw, że nie odważą się pójść na policję. Odprawiłem ich, lecz Bóg jeden wie, co mogą zrobić oni i inni członkowie sekty. Przez pewien czas wydawało mi się, że wszystko w porządku, aż nagle zacząłem odczuwać, jakby coś ciągnęło mój umysł. Wiedziałem, co to było. Powinienem był pamiętać. Dusza taka jak jej, czy raczej starego Efreima, oddala się tylko częściowo od ciała, pozostając przy nim dopóty, dopóki nie szczeźnie ono zupełnie. Próbowała mnie dopaść, chciała zmusić mnie do wymiany ciał, aby przejąć moją fizyczną powłokę. A jaźń umieścić w jej truchle, które pogrzebałem w piwnicy. Widziałem, co ma się stać. Właśnie dlatego przeżyłem to ostatnie załamanie, wskutek czego trafiłem do zakładu dla obłąkanych. I wtedy to się stało. Ocknąłem się, dławiąc się pośród ciemności, w gnijącym ciele Asena, w zagrzebanym przeze mnie pod stertą pudeł w piwnicznym składziku. Widziałem, że ona musi być teraz w moim ciele, w zakładzie dla obłąkanych. Na dodatek posiadła ją zapewne na stałe, gdyż było już po Dniu Wszystkich Świętych i ofiara musiała spełnić swe zadanie, nawet jeśli sama Asenaf nie uczestniczyła w rytuale. Zdawałem sobie sprawę, że oszust w mojej powłoce, uznany za zdrowego na umyśle i gotowy do zwolnienia z zakładu, może stanowić ogromne zagrożenie dla całego świata. Byłem zdesperowany i wbrew wszystkiemu wygrzebałem się z grobu, gdzie spoczywałem. Moje naczynie jest zbyt mocno uszkodzone. Bym mógł normalnie mówić. Nie jestem w stanie rozmawiać przez telefon, ale wciąż mogę pisać. Zbiorę się jakoś w sobie i dostarczę mój ostatni list. Słowa przestrogi zarazem i pożegnania. Zabij tego czorta, jeśli są ci drogie pokój i dobro świata. Dopilnuj, by skremowano jego zwłoki. Jeśli tak się nie stanie, on będzie żył bez końca. Przechodząc z jednego ciała w inne, a ja nie mogę wyjawić ci, do czego jest zdolny Trzymaj się z dala od czarnej magii, Dan To domena złego Żegnaj, byłeś mi drogim przyjacielem Policji powiedz coś, w co zdołają uwierzyć Przykro mi, że wciągnąłem cię w to wszystko Już wkrótce zaznam upragnionego spokoju To coś, czym teraz jestem, nie pociągnie długo Mam nadzieję, że zdołasz odczytać moje bazgroły I zabij tę istotę Zniszcz ją raz na zawsze Twój stary przyjaciel, Ed. Dopiero w jakiś czas później przeczytałem drugą połowę tego listu, gdyż zemdlałem już podczas czytania trzeciego akapitu. Zemdlałem powtórnie, kiedy ujrzałem i poczułem woń tego, co zalegało na progu mego domu, gdzie dosięgnął go powiew ciepłego powietrza. Posłańc nie ruszał się i nie tliła się w nim nawet iskierka życia. Kamerdyner, ulepiony z twarszej niźli gliny, nie stracił przytomności, ujrzawszy rankiem spoczywający w sieni. Upiornie cuchnący koszmar. Zadzwonił po policję. Gdy zjawili się stróże prawa, ja byłem na piętrze w sypialni, lecz tamta masa pozostała na progu w tym samym miejscu, gdzie zległa minionej nocy. Policjanci, wszyscy bez wyjątku, przyłożyli do nosów chustki. Pośród dość dziwnie dobranych elementów odzieży Edwarda natrafili głównie na rozpływające się, Wskutek daleko posuniętego rozkładu szczątki tkanek. Były wśród nich jednak także kości oraz czaszka z wyraźnym wgnieceniem po uderzeniu jakimś twardym, o tępych krawędziach narzędziem. Analiza uzębienia pozwoliła na ustalenie ponad wszelką wątpliwość, iż czaszka owa należała do Asenaf. Cześć, dzięki za wysłuchanie mojego nagrania. Jeśli podobają Ci się moje materiały i chcesz, aby kanał się rozwijał, wesprzyj Horror Ziomana w serwisie Patronite. Link znajdziesz w opisie filmu. Do następnego razu.